Cześć, z tej strony Emilia Wojciechowska. Jestem trenerką mentalną biznesów online i prowadzę dla Ciebie podcast Niezarobiona Jestem, w którym uczę, jak osiągać więcej, stresując się mniej. Odcinek 41. Wygląd a biznes. Rozmowa z Małgorzatą Ziębą. Dziś temat być może nietypowy, bo co ma makijaż czy szczupłość do biznesu? Ale ma i to dużo. Z moją gościnią rozmawiam o tym, jak postrzeganie siebie pod względem wizualnym może wpływać na zahamowanie rozwoju swojego biznesu, czy da się wyrwać z sideł obsesji piękna i dlaczego warto czasem wcisnąć przycisk przestań obserwować. Moją dzisiejszą gościnią jest Małgorzata Ziemba, która jest psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia akredytowanego przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Jest psychodietetyczką po WSNS w Lublinie oraz coachem z certyfikatem Szkoły Profesjonalnego Coachingu akredytowanego przez Izbę Coachingu. Rozwija się w nurcie ACT, czyli terapii akceptacji i zaangażowania, współtworzy Akademię Jedzenia Intuicyjnego, a co dzień pracuje z osobami dorosłymi. Cześć Gosiu, niesamowicie się cieszę, że goszczę Cię w moim podcaście, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Cześć Emilia, fajnie w Twoim podcaście wreszcie zagościć, bo znamy się nie od dziś. Tak, znamy się nie od dziś, znamy się już od dobrych paru lat, bo słuchajcie, z Gosią wspólnie się naradzałyśmy w mastermindzie takim prywatnym, na żywo, więc jeszcze z jedną koleżanką Asią się regularnie spotykałyśmy. No i mamy po prostu długą relację, fajną, no i stąd wiem, że właśnie Gosię mogą zaprosić jako ekspertkę w tym temacie, ale do tematu za chwilę, bo na początku, Gosiu, jak być może wiesz, jeśli słuchasz mojego podcastu, to na początku zawsze zapraszam słuchaczy na taką chwilę zatrzymania, relaksu, skupienia, więc wiem, że przygotowałaś coś dla nas, żebyśmy faktycznie mogli się na tę chwilę zatrzymać. Tak, ja poproszę uczestników, uczestniczki, raczej zaproszę do takiego krótkiego ucieleśnienia się, czyli takiego zeskanowania sobie swojego ciała. Więc słuchaczu, słuchaczko i ty, Emilio, możesz zamknąć oczy, wziąć oddech w takim poczuciu, że bierzesz ten oddech do całego swojego ciała po to, żeby zeskanować w takim szybkim tempie całą siebie, całego siebie, od stóp do głów. I zacznij od świadomości tego, że masz swoje stopy. Sprawdź, czy dotykają jakiejś powierzchni, czy w ogóle wiesz, że one są. I idź do góry z oddechem po kolei przez łydki, kolana, uda. Sprawdź, czy czujesz dolną część swojego ciała. Z oddechem przejdź do miednicy. Sprawdź, czy twoje ciało się styka z powierzchnią, nie wiem, krzesła, czy twoje plecy się opierają. Sprawdź swój brzuch, czy dochodzi tam powietrze, swoją klatkę piersiową. Czy czujesz swój cały tułów, czy dolna część ciała łączy się z górną. Czy jesteś całością? Sprawdź swoje napięcie w ramionach. Teraz obejmij uwagą swoją twarz. Czy jest miękka? Czy jakoś inaczej ją odczuwasz? I przejdź do samego czubka głowy. I teraz jeszcze raz obejmij uwagą całość. Po to, żeby się trochę uobecnić i już za chwilę przejść do słuchania nie tylko intelektem, umysłem, ale też całym sobą. I po dwóch, trzech oddechach wróć. Dziękujemy pięknie. Ja zawsze lubię to taką chwilę zatrzymania, bo daje mi taki sposób właśnie na spokój, na może trochę tremę, więc wykorzystuję gości do tego, żeby z większym luzem nagrywać. Dzięki piękne, Gosiu, za to. Proszę. Jak zapowiadałam ten podcast na swoim Instagramie, na razie bez szczegółów, ale napisałam po prostu, że będzie nietypowy temat,
bo tak myślę, że na pierwszy rzut oka czy ucha, jak sobie porozmawiamy chwilę, taką jakby kanwą naszej rozmowy będą tematy kultury diety i obsesji piękna, za chwilę też wyjaśnimy, co to jest, no to ktoś może sobie pomyśleć, ale jaki to ma związek z biznesem? A ja przecież tutaj mam podcast skierowany do przedsiębiorczych kobiet, do osób, które prowadzą swoje biznesy, więc jakie to ma znaczenie, jaki to ma w ogóle wspólny mianownik? No ale ma ogromny. I o tym sobie powiemy właśnie. O tym, jak kultura diety, czy obsesja piękna, czy ta kultura piękna, kultura tego, że mamy być piękni, młodzi, atrakcyjni, jaki ma wpływ na prowadzenie swojego biznesu, szczególnie jako marka osobista. Więc na początek może powiedzmy właśnie, czym jest ta kultura diety i czym jest obsesja piękna, tak krótko, żeby w ogóle wiedzieć, o czym tutaj rozmawiamy. Kultura diety, obsesja piękna, no to jest generalnie taki zestaw przekonań, mówiącym o tym, że wygląd, szczupłość, takie ogromne znaczenie w ogóle w tym, kim jesteśmy. Czyli jakby mnóstwo takich przekonań, mnóstwo znaczeń. I to nas trochę no właśnie zaprowadza w różne pułapki i miesza w głowach, jakby w takim sensie, że się, no takie słowo użyję, że się uprzedmiatawiamy nawzajem i samo uprzedmiatawiamy. Więc to tak naprawdę mocno też dotyczy biznesu, szczególnie w takim kontekście traktowania siebie jako wizytówki, marki osobistej, biznesu, więc tutaj ta kultura diety też nam mocno będzie wchodzić, no bo się wystawiamy na ocenę innych. Więc nie wiem, czy jakoś szczegółowo definicję podałam, bo chyba nie byłam przygotowana, żeby ją podawać, ale no to jest cały taki w ogóle miks wszystkich opinii na temat wyglądu, piękna, wszystkie też stereotypy, wszystkie przekonania. Mhm. Opinie, przekonania, ale też ogromny przemysł. Jasne, tak, przemysł ogromny, tak, który też kontroluje no, zachowania kobiet właśnie. Nie tylko kobiet, ale myślę, że tutaj w dużej mierze jednak kobiety są bardziej pokrzywdzone, jeśli chodzi o kulturę diet, czy kulturę piękna, czy obsesję piękna. Ja bym nawet mogła powiedzieć, że mówi się potocznie obsesja piękna, ale można by nawet powiedzieć jakiejś takiej obsesji kontroli, czy właśnie osiągnięcia jakiejś uległości kobiet po to, żeby właśnie na nich można było ten zysk uzyskiwać. Tym przemyśl piękna, szczupłości. To jak nam to w głowach miesza? Co się dzieje z naszymi głowami, że faktycznie jakby wpadamy pod tą kontrolę, często nieświadomie, w ogóle nieświadomie właśnie, dopiero na przykład czytając, czy to jakieś takie profile, czy książki, jest właśnie książka Obsesja Piękna, dopiero sobie uświadamiamy, że wpadamy w te sidła, to coś się z nami dzieje tak naprawdę. Tą książkę w ogóle polecam każdemu, ja ją czytałam bardzo dawno temu, ale faktycznie ona pokazuje, jak to jest silne. Nam się wydaje, że jakoś niekoniecznie jesteśmy w tym klimacie, ale jakby nie da się od tego uciec. Ja lubię takie porównania dawać, że dopiero jak my wychodzimy z tej obsesji piękna, czy z tej kultury diet jakoś tak świadomie, to dopiero zauważamy, jak bardzo w tym jesteśmy zanurzeni. Ja takim cytatem może się posłużę, nie powiem dokładnie, ale to jest coś takiego, właśnie z obsesji piękna chyba to jest, że czasem myślę, że mogłabym podbić świat, ale wcześniej, o rany, muszę wyskubać brwi, muszę ogolić nogi, muszę oczyścić pory, muszę ujędrnić skórę, wypchać stanik, ułożyć fryzurę. Czyli tak naprawdę jest masa takich rzeczy, które nam się wydaje, albo nam wmówiono, że my musimy robić, żeby dopiero zaistnieć, żeby dopiero do tego świata wyjść, że tak naprawdę ogrom naszej uwagi nam to zabiera, więc a uwaga to jest tak naprawdę wszystko, co my mamy w naszym życiu. To, gdzie ją kierujemy, tak się nasze życie później jakoś odzwierciedla na bazie tego, na co poświęcamy czas, gdzie kierujemy uwagę. Więc w tym sensie nam to miesza w głowach, że tą uwagę nam przekierowywuje tak kawałek po kawałku właśnie w takie rejony, które z kolei nas oddalają od, no nie wiem, rozwoju osobistego, zawodowego, od relacji, kariery i tak dalej. Nie? To po prostu jest to takie zawężanie życia do jednego obszaru, więc mocno nam zawęża i w tym sensie ogranicza, zabiera nam coś. Czyli, że nasza wartość jest tak naprawdę oceniana na podstawie tego, jak wyglądamy. Tak. I to jest taki właśnie rodzaj patrzenia na siebie jak na przedmiot.
tak, który pięknie wygląda, na jakąś wystawkę można wystawić, żeby się podobać, żeby inni mogli podziwiać. I niestety też tak jesteśmy przez świat traktowane jako ktoś czy coś do podziwiania, właśnie bardziej chyba coś do podziwiania i że musimy spełniać jakieś cudze poczucie estetyki, musimy tak właśnie wyglądać, żeby komuś się podobać i to jest niestety w nas już od małego. Są badania, które pokazują, że już bodajże 8-letnie dziewczynki wiedzą w cudzysłowie, że trzeba się odchudzać. Akurat jestem mamą 8-latki, więc mogę coś powiedzieć też z takich prywatnych obserwacji, ale rzeczywiście coraz młodsze dziewczynki zaczynają myśleć pod kątem właśnie swojej figury. Już nie tylko, czy tam mają ładne ubrania i ładną fryzurę, ale też o sylwetce dużo częściej. Ja pamiętam, to było chyba z 2 lata temu, kiedy moja córka, ona wtedy miała 6 lat, pewnego razu mi oznajmiła, że chciałaby mieć sześciopak na brzuchu. Ja byłam wtedy w takim ogromnym szoku, bo to nie jest w ogóle jakiś temat u mnie w domu, jakiegoś takiego nadmiernego skupiania na, nie wiem, wyrzeźbianiu figury, więc to mi dało do myślenia właśnie na takiej zasadzie, że nawet jeśli w domu próbuje się to dziecko jakoś uchronić od takich tematów, to ten świat właśnie jest tak mocno zanurzony w tym, że skądś to przyniosła. Więc tak, nawet 8-latki chcą mieć sześciopaki. Jak myślę o tym, jakie dziewczynki się najczęściej zaczynają odchudzać, to takie, które obserwują, że ktoś z ich domowników się odchudza. I to już nawet nie chodzi o to, czy to są dziewczynki, które mają prawidłową masę ciała, czy jakąś zawyżoną, po prostu jeśli gdzieś mają ten przekaz, to zaczynają to robić, więc tutaj duża rola jest nas, opiekunów, nas dorosłych, nas rodziców. Wow, no zszokował mnie ten sześciopak. Właśnie tym bardziej, że ty no, masz szczególną wiedzę na ten temat, jak sprawić, żeby dzieci nie wpadały w te sidła kultury, diety i obsesji piękna, a jednak gdzieś tam twoją Basię to wciągnęło z jakiejś innej strony, więc to po prostu pokazuje, że to jest wszędzie, tak? No chociażby rozglądając się po mieście, tak, billboardy teraz, szczególnie w tym czasie przedwakacyjnym, pokazują nie dość, że stroje kąpielowe, to jeszcze oczywiście bikini body, czyli że koniecznie trzeba się jeszcze zdążyć zapisać na siłownię, żeby to ciało bikini sobie wyrzeźbić. Więc no trochę tak jakby beznadziejny wydźwięk jest, czy w ogóle da się od tego uchronić? Czy my możemy faktycznie zrezygnować z tego świata, który nam wmawia, że my musimy być piękne, bo inaczej nie mamy żadnej wartości? Wypisać się ze świata i ze społeczeństwa nie możemy, ale faktycznie taka uważność na to, jak już wspomniane dziewczynki, no to my możemy gdzieś tam rozmawiać i uświadamiać, ale przede wszystkim pracować nad swoim takim obrazem siebie i nad swoim poczuciem wartości, bo im bardziej my jako dorosłe kobiety, czy w ogóle dorośli ludzie, będziemy oddzielać swoją wartość od wyglądu i przede wszystkim nie przykładać wszystkiego do tego, tym łatwiej nam będzie po prostu takie wartości też przekazać, więc to jest wciąż o poszerzaniu świadomości i o takim pozbywaniu się własnych takich, nie wiem, uwewnętrznionych nawet stereotypów, no bo też jasne, jesteśmy społeczeństwem, tutaj nie da się udawać, że wygląd nie ma znaczenia w ogóle, nie? Ale jakieś takie zdrowe granice, które najpierw w sobie musimy jakoś odnaleźć. Jakby to jest też praca nad sobą, jak już później chcemy z dziećmi, więc u mnie to akurat było jakieś takie niewinne coś i wciągnąć się nie wciągnęła w ten klimat, ale po prostu to przychodzi skądś, więc im bardziej będziemy słyszeć i rozmawiać i dyskutować. Ja jestem też psychodietetyczką, więc w gabinecie czasami rodzice się zgłaszają, to ja sobie myślę, że to jest nie tyle, co z tymi dziećmi musimy robić pod kątem ich sylwetek, ich odżywiania, ale też pod kątem tego jest praca, jak właśnie wzmacniać ich poczucie wartości, pewności i przede wszystkim tego, że nie jesteś tylko tym przedmiotem do oglądania, twoje ciało nie jest przedmiotem, więc żeby to zrobić z dzieckiem, musimy to zrobić ze sobą, więc nawet już odchodząc od tematu dzieci, bo tak tutaj skręciłam, to jest o takim świadomym pracowaniu ze sobą, ze swoim poczuciem wartości. Mhm. Więc tak się możemy uchronić. Żeby się uchronić, no to no nie wytniemy sobie billboardów, nie wytniemy sobie reklam, ale to jest trochę takie uwrażliwienie się na to, co oglądamy, co słuchamy, w jakiej bańce jesteśmy, bo my sobie sami możemy też stworzyć, otoczyć się takim kontentem, który będzie po prostu bezpieczniejszy dla naszych głów.
no i dla naszych ciał. No właśnie, tak, dzięki za to, że to powiedziałaś. Bo ja często mówię moim klientkom, słuchaj, jeśli to konto cię denerwuje, to po prostu przestań obserwować. My mamy na to wpływ, właśnie, nie możemy raczej zaprotestować, żeby jakiś billboard się pojawił, bo to jest czyjaś przestrzeń i może ją sobie sprzedawać, ale już na przykład na to, co nam się pojawia na instagramowym feedzie, już mamy wpływ i możemy zdecydować o tym, na co ja tam patrzę, ale właśnie często to jest trudne, no bo nam się wydaje, że my patrzymy na przykład na kogoś po inspirację, że my chcemy się zainspirować, bo chcemy na przykład działać w podobny sposób, ale też to trochę wchodzi na taki teren tego, że ja chcę tak wyglądać. Bo być może, jeśli ja będę tak wyglądać, to ja osiągnę podobny sukces. To myślę, że bywa mocno nieuświadomione, ale no, jesteśmy trochę od małego też karmieni czymś takim właśnie, że bądź ładna, czy bądź ładny, nie wiem, prostuj się, ładnie chodź, no bo to w jakiś sposób ma się przełożyć na twój potencjalny sukces w życiu. Mhm. Tak. Jak sobie myślę właśnie o takim, z jednej strony, o takiej prostej wskazówce, po prostu odkliknij, no to też jestem bardzo za nią, nie? Że z jednej strony to jest trudne do zrobienia, bo nam się wydaje, że to jest inspiracja, ale to można rozpoznać po naszym samopoczuciu. Jak nas to jakoś, no jak zaczynamy czuć, że po oglądaniu jakiegoś konta na Instagramie po prostu jakoś zaczynamy czuć, nie wiem, jakiś rodzaj wstydu, czy takiego poczucia, że to nasze ciało jest nie okej, no to już nie jest inspiracja, tylko raczej jakieś porównywanie się właśnie w takim rozumieniu samouprzedmiotowienia się poprzez to porównanie. No nie wyłączymy tego całkowicie, ale możemy mocno ograniczyć. Ja mogę po sobie powiedzieć, bo aktualnie mam podklikiwane prawie wszystkie takie nawet psychodietetyczne konta. Wcześniej ich miałam bardzo dużo z racji zawodu i to bardziej sobie tak myślałam, okej, to są takie, nie wiem, wiem, co się dzieje na rynku i tak dalej, ale poczułam, że w pewnym momencie nawet w takim kontekście nie, takim zawodowym, żeby wiedzieć, co tam się dzieje w branży, to nawet to było za dużo. I w tym momencie mam naprawdę takie minimum, że widzę, jak mi to mega jakoś tak odświeżyło myślenie o sobie, że nawet takie pozornie zdrowe i fajne miejsca w Instagramie, jakby w dużej ilości, one nas skupiają właśnie w tej przestrzeni, w tym zafiksowaniu na tych inspiracjach, na tych figurach, na tym jedzeniu, więc my możemy ocenić, co jest dla nas zdrowe, co nie. Nawet jak pozornie dla innych to jest zdrowe, to nawet najlepsze konto może nas jakoś triggerować. Mhm. Czyli znowu świadomość i decyzja o tym, czym ja chcę się karmić. Tak. Mhm. Super. Okej, to przejdźmy trochę na te bardziej biznesowe tematy. Chciałam cię zapytać tak od strony właśnie takiej psychodietetycznej, czy może terapeutycznej. Jak ty jako specjalistka uważasz, jak to takie zanurzenie całego naszego świata w tej obsesji piękna może wpływać na przedsiębiorczynie właśnie budujące szczególnie swoją markę osobistą, które czują, że muszą się pokazać światu, już załóżmy, że chcą się pokazać światu, czyli pokazać swoją twarz, czy to jak wyglądają, kim są, co może ich powstrzymywać właśnie przed tym? Co może ich powstrzymywać przed czym? Bo nie wiem, czy zrozumiałam. Przed pokazywaniem się, czy jak ta kultura diety, czy obsesja piękna może wpływać na to, że one chcą lub nie chcą się pokazywać światu. No, na pewno może ograniczać taką swobodę w korzystaniu z jakichś narzędzi biznesowych, typu chociażby live na Instagramach i tak dalej, że ktoś się po prostu nie pokaże, bo się czuje nie okej ze sobą. Jak myślę o takich stratach w związku z takim nadmiernym wejściem w ten świat piękna i szczupłości, no to myślę o takiej rezygnacji na przykład z jakichś fajnych opcji, propozycji. No nie wiem, myślę sobie o moim otoczeniu. Takie historie miałam, że kogoś zaproszono do, nie wiem, telewizji śniadaniowej i fajna możliwość wypromowania biznesu, ale ktoś z tego na przykład rezygnował, bo nie czuł się wystarczająco szczupło. Albo ciągłe odkładanie sesji wizerunkowej na czas, kiedy schudnę, że jeszcze nie, za kilka miesięcy. Więc to jest coś takiego, co sprawia, że ta przedsiębiorczyni czy przedsiębiorca tego potencjału nie wykorzystuje, bo to odkłada to życie na później. Tego typu rzeczy. Nie wiem, może tobie coś przychodzi do głowy jeszcze, ale myślę, że to jest też strata czasu, strata pieniędzy, bo na przykład jak ktoś wkręca się na przykład w takie ciągłe upiększanie wyglądu, a
tam czasami jak się ktoś ciągnie, to tam nie ma mety, to dużą ilość swoich finansów, które ktoś mógłby na przykład inwestować na rozwój biznesu, na jakieś szkolenia, ktoś lokuje w wygląd. I z jednej strony może to mieć oczywiście jakiś sens, ale czasami łatwo jest o takie zatracenie znów granicy. Jak ktoś myśli, że im będzie lepiej wyglądać, tym tak naprawdę na tym skorzysta biznes. No i znów, jasne, w jakim stopniu tak, ale jak jest inwestycja na tym wizerunku, a pod spodem nie ma zbyt dużo jakiegoś takiego kontentu, który no tak naprawdę na nim jest ten biznes zbudowany, no to to się robi takie, no nie wiem, sztuczne, mniej autentyczne, nie? Mhm. Bardziej jakaś taka, taki wizerunek biznesu niż ten biznes sam w sobie. Tak, wizerunek, a nie marka osobista. Właśnie. To ty no. pewnie więcej o tej marce możesz powiedzieć, ale nie wiem, czy te moje przykłady jakoś ci pasują w tym. Tak, tak, zdecydowanie i ja mogę też tutaj więcej przykładów podać. Ja pracuję zarówno z takimi osobami początkującymi, które gdzieś są na początku drogi biznesowej, jak i ekspertkami, które już naprawdę mają za sobą bardzo fajną drogę. No i zarówno tutaj, jak i tutaj w obu przypadkach właśnie bywają te takie kompleksy, takie, no ja nie mogę działać, bo ja nie wyglądam odpowiednio. Zazwyczaj to jest jakiś drobny szczegół wyglądu, jakiś drobny detal, który zazwyczaj też byłby niezauważony przez innych, bo jest tak niewielki, ale to blokuje na przykład przed tym, że ja nie pokażę się w internecie, właśnie nie pójdę na taką jakąś pierwszą sesję, żeby w końcu ładne zdjęcie pokazać w internecie, w końcu pokazać na przykład, kto stoi za tym kątem, no bo na przykład mam krzywe zęby i wszyscy będą mnie postrzegać poprzez te krzywe zęby, a nie przez moje kompetencje. Albo naprawdę, no, ekspertki, które już mają za sobą, mają ogromną społeczność, mają świetnie funkcjonujący biznes, sukcesy na swoim koncie, nie wiem, jakieś występy właśnie na jakichś konferencjach jako ekspertki, ale wciąż mają z tyłu głowy, że one na przykład powinny schudnąć, albo, nie wiem, lepiej zadbać o włosy, albo chociaż paznokcie sobie zrobić, bo nigdy sobie nie robiły paznokci, to tak jakoś głupio bez paznokci. I absolutnie nie chcę tutaj wyśmiewać kompleksów, czy tego, że to jest zupełnie okej, nie wiem, pomalować paznokcie, ale chciałabym pokazać to taki kontrast właśnie, że jakby skupiamy się bardzo na tym, że ludzie będą nas oceniać przez właśnie pryzmat wyglądu zamiast naszych kompetencji, naszych umiejętności, tego, w czym my możemy pomóc innym. I to jest takie smutne, że właśnie super kompetentne, fajne, z dużą wiedzą osoby po prostu przez, no, aż chcę się powiedzieć, błahostkę, nie pokazują się światu. No ale właśnie w ich oczach to nie jest błahostka. Tak, w ich oczach to nie jest błahostka i tutaj już można nawet i pomyśleć o jakichś takich, nie wiem, dysmorfofobiach, że faktycznie jakiś jeden szczegół bardzo ogranicza, ale tu już mówimy o zaburzeniu, ale to nie musi być zaburzenie, żeby to ograniczenie nam wchodziło w branżę naszego biznesu, w sensie jako ograniczenie naszego biznesu. Ja też myślę o tym, że kiedy jesteśmy tak skupione na wyglądzie, idziemy na jakieś spotkanie, nie wiem, networkingowe czy jakiekolwiek inne, to czasem też bardzo tracimy też w takim kontakcie, w relacji, bo jeśli my nie skupiamy się na rozmowie, na tym, jak ona przebiega, na rozmówcy, a nas ogranicza taki nasz zewnętrzny obserwator, bo właśnie to skupienie na wyglądzie, ono nam robi takiego zewnętrznego obserwatora, same się stajemy dla siebie takimi zewnętrznymi obserwatorkami, no to nie skupimy się w 100% na rozmówcy i to też będzie czuć, więc też na przykład różne kontakty biznesowe mogą przez to ucierpieć, nie? W jakim stopniu teraz mi to przyszło do głowy, że to też jest taki aspekt, na ile ty jesteś sobą w relacji, na ile sobą budujesz jakieś kontakty, a na ile jesteś ciałem, ale duchem myślisz o tym, czy mam dobre włosy, dobrze ułożone, nie? Albo czy ktoś zwróci uwagę na moją figurę, czy nie. I to jest taki naprawdę ten self-talk bardzo taki krytyczny, który po prostu nas usztywnia albo odbiera nam jakąś spontaniczność czy taką autentyczność też. Tak, tak. Zdecydowanie. W ogóle tak mi się przypomniało, że wydaje mi się, że w trakcie pandemii były takie badania robione, które pokazały spadek samooceny
związane z tym, że ludzie jakby przez większość dnia patrzyli na swoje odbicie w kamerze, tak w Zoomie czy w jakichś innych Teamsach, że po prostu przez cały dzień widzieli siebie i patrzyli na siebie, nie patrzyli często, co się dzieje na spotkaniu czy na tego, kto mówi, tylko patrzyli na siebie, jak ja wyglądam, czy ja może powinnam gdzieś jakoś głowę schylić czy podnieść, żeby podbródka nie było widać, no i że to wpłynęło właśnie na samą ocenę, no bo widać, no nie oszukujmy się, kamery zazwyczaj nie mają jakichś upiększających właściwości. I coś takiego nawet wpłynęło po prostu na też na pewność siebie. I wtedy właśnie zaczęto odnotowywać wzrost sprzedaży dużych kolczyków, jakichś takich oprawek do okularów albo zegarków, bo to były takie akcenty, które mogły przykuć uwagę i sprawić, że się na chwilę poczujemy atrakcyjniej. Więc to się łączy z tym, co mówisz, nie? Że znów widzimy siebie, chcemy się upiększyć. Więc taka ciekawostka mi się nasunęła. No. Natomiast jeśli chodzi o pandemię i o badania, to mi z kolei przychodzi do głowy takie badanie, w którym w 2020 właśnie zbadano, że polskie nastolatki są najbardziej krytyczne wobec swojego wyglądu, swoich ciał, nie? To też tak trochę jak się Polska tutaj, no jak wypada, więc kiepsko wypada, jeśli chodzi o samoocenę. I to znów jest wpływ takiej naszej kultury, tego oceniania od dziewczynki, nie? Albo obserwowania, co tamte mamy o swoich ciałach mówią, myślą, więc tak. Mm-hmm. Już zeszłam, natomiast o tym patrzeniu w kamerkę, to tak. Mm-hmm. No i tak myślę sobie, jak to zbalansować, no bo tak jak mówiłaś, no jakby ten wygląd ma pewne znaczenie, tak? W sensie takim, że no są pewne stereotypy, właściwie nawet takie błędy poznawcze mamy, że oceniamy osoby bardziej atrakcyjne jako mądrzejsze albo bardziej godne zaufania. No, to jest coś takiego właściwie gdzieś tam wbite nam w mózgi. Mhm. No i jak to połączyć właśnie z tym takim, że ja nie chcę jakby być postrzegana tylko pod kątem wyglądu, ale jednocześnie wiem, że ten wygląd jakieś znaczenie ma. I jak sobie z tym poradzić, z tym takim, że nie wiem, w którą stronę ja powinnam iść. No to jest takie szukanie w sobie, no bo myślę, że jest duża różnica między dbaniem o siebie, o swój wygląd, o swoją urodę z takiego poziomu troski, miłości własnej, takiego faktycznego chcenia, a z poziomu powinności, czy właśnie takiego usztywnienia, czy z jakiejś presji, nie? Takiej presji zewnętrznej, którą później sobie uwewnętrzniamy i się same stajemy dla siebie tymi krytykami, nie? No bo to każdy krytyk, wiadomo, że się bierze tak naprawdę. On jest wewnętrzny, ale najpierw był zewnętrzny. Więc myślę o takiej pracy wewnętrznej w dużej mierze, żeby szukać sobie tego rozróżnienia, co jest moją chęcią zadbania o siebie, a co jest takim poczuciem przymusu. I zgadzam się z tym, że nie ma co udawać też, że wygląd nie ma znaczenia, więc jak ktoś ma jakieś kompleksy takie duże, a nie wiem, zmiana tego nie jest jakimś ogromnym kosztem, to czemu ma tego nie zrobić? Nie wiem, czemu ma ktoś sobie nie wybielić zębów, jeśli to jest dostępne, albo właśnie zainwestować w jakieś fajne cięcie i tak dalej. Jeśli mówimy o przedsiębiorczyniach, to ten wizerunek będzie miał znaczenie. Ale to jest znów, na ile to nam podnosi pewność siebie, a na ile jest jakimś rodzajem takiego skupienia, że wszyscy będą mnie oceniać i krytykować i ja muszę po prostu jakoś doskoczyć. Więc no, nie da się odpowiedzieć jakoś prosto na to, ale myślę, że pomaga też w tym takie otwarcie się na różnorodność i na wyjście z takiego patrzenia tylko na te idealne osoby, ale szukanie jakichś takich autentycznych, fajnych osób, przedsiębiorczyń, które czujemy, że są sobą, nikogo nie udają, które mają bardzo różne style. Wiesz, tak z polskich realiów to mi przychodzi sprzed lat pani swojego czasu, która tak się wybijała właśnie taką naturalnością, autentycznością i się też borykała z jakimiś takimi właśnie historiami, typu, że jej obserwatorki tam pisały jakieś komentarze odnośnie wyglądu. I ona sobie z tym świetnie radziła właśnie i dlatego też zjednała sobie no taką publikę. Ona fajnie to rozbijała. Tam chyba coś miała raz o brwiach, że jak w ogóle może takie brwi mieć. Masę takich rzeczy. Zresztą nie tylko ona, ale ona mi jako przykład przyszła. Więc sobie myślę, że jak się takimi treściami otaczamy i widzimy, jak można z tego wybrnąć, jak to tak naprawdę te komentarze świadczą bardziej o rozmówcy niż o osobie, która jest komentowana. Takie właśnie poszerzanie perspektywy, takie
racjonalizowanie, rozmawianie ze sobą, otaczanie się wspierającymi naturalnymi osobami, naturalnymi w sensie właśnie takimi autentycznymi, to na pewno będzie nam pomagać. Powiedziałam też o takim testowaniu. Jakby sprawdźmy, co się stanie, jak, nie wiem, przyjdziesz do pracy zamiast w super eleganckiej sukience niewygodnej, nie wiem, w jakimś fajnym dresie. Ostatnia koleżanka mi mówiła, że sobie testuje przychodzenie do pracy na żywo w jakimś dresie. Tak sobie myślę, że to jest takie fajne, nie? Że możemy też czerpać już od tych osób, które są trochę w przodzie, jeśli chodzi o to wyjście z tej kultury diet czy z obsesji piękna. Mhm. Tak przychodzi mi tu na myśl Martyna Kaczmarek, która na ścianki chodzi bez makijażu. Tak. Ale która straciła kontrakt z agencją, znaczy ona wypowiedziała kontrakt z agencją, no bo tam bardzo się to agencji nie podobało właśnie, że ona na przykład pryszcze ma na twarzy i się nimi wręcz chwali. Nie? Widzisz, teraz już nie jestem na bieżąco z jej kontem, ale faktycznie coś tam mi się obiło. Tak, i to jest o takim otwieraniu się na takie osoby, które jakoś się wyłamują, ale im więcej ich mamy w swoim kontencie, tym bardziej się nam już zaczynają wydawać takie historie naturalne i raczej widzimy taką nienaturalność tego świata wykreowanego. Także to jest kwestia znów perspektywy. Mhm, tak, zdecydowanie. Powiedziałaś takiego, że żeby sprawdzić sobie, czy to dbanie o siebie podnosi nam pewność siebie. I tu pamiętam, jedna klientka mnie tak zapytała, no właśnie, że na przykład jak się pomaluje, to się czuje bardziej pewna siebie i czy to jest okej, czy to jest próżność. Więc powiedz nam proszę, czy to jest okej, jak się upiększamy i to nam podnosi pewność siebie, czy to jest próżność. Ojejku, no pewnie może być i to w zależności kto to robi, jak to robi i po co to robi, ale ja sobie myślę, że no wygląd też przecież jest jakimś wyrazem naszej osobowości i takie poszukiwania, jak się chcemy poprzez ten wygląd pokazywać innym, że to może być bardzo fajne, bardzo twórcze i w ogóle być dalekie od próżności. Więc ja jestem za poszukiwaniami, tak. Jeśli to właśnie nas fajnie tak doenergetyzowuje, nie? Że jakieś fajne ubranie, fajna fryzura, lakier do paznokci, no to też jest dla nas właśnie po to. Myślę, że też może w drugą stronę działać, że kogoś na przykład może doenergetyzować, uwolnić to, że na przykład, nie wiem, zrobi story bez makijażu. Tak. Bo też znam wiele osób, że sama też podpisuje się pod tym, że nie nagrają story albo jakiejś rolki, dopóki nie ma makijażu. I to też jest coś takiego blokującego, że o nie, no bo muszę się pomalować, no to nie, to nie zrobię dzisiaj tej rolki czy tam story. Ale no, sprawdzajmy, tak? Jeśli to nam podnosi pewność siebie, no to pewnie, ale jeśli na przykład właśnie pewność się podniesie nam to, że w końcu jakby się wyzwolę z tych właśnie krat obsesji piękna i mogę sobie swobodnie mówić do kamery bez makijażu, no to też fajnie. Czyli testowałaś takie sobie, Emilia, rzeczy na swoim koncie? Bez makijażu? Tak. Pierwszy raz pamiętam, to było chyba wyzwanie fotoszkoły, kobiecej fotoszkoły, żeby pokazać temat ja, takie autentyczne ja. No i stwierdziłam, że jeśli autentyczne ja, no to zrobię to bez makijażu i miałam taki fajny odzew i ja też właśnie wtedy poczułam takie, dosłownie takie rozerwanie krat, które gdzieś tam mnie przytrzymywały. No. I teraz jasne, no lubię się pomalować, bo też właśnie podnosi mi to pewność siebie, ale też nie mam takiej blokady, że ponieważ nie mam makijażu, to nic nie nagrywam. Super. Tak, i właśnie o szukaniu takich rzeczy dla siebie, bo dla niektórych to może być zbyt duże wyzwanie, pokazać się na story bez makijażu i to też wcale nie znaczy, że teraz wszystkich zachęcamy, żeby od razu, jeśli to jest dla nich głęboka woda, to żeby sobie ktoś poszukał czegoś mniejszego, ale właśnie do testowania, takiego sprawdzania, a co się stanie, jak właśnie zrobię trochę inaczej. Więc to jest o odwadze. Właśnie tak. Jak już mamy tą intencję, żeby wychodzić z tej kultury diet, bo ja sobie myślę, że my możemy też zwalać tak na świat, na otoczenie, że tak, to brzmi też zresztą takie wielkie, nie? Obsesja piękna, kultura diet, ale no my to możemy jako jednostki trochę próbować sobie oswobadzać i poluzowywać, tak jak mówisz o tych kratach, nie? Że to, jak to sprowadzimy do siebie, czy do naszego najbliższego otoczenia, to też możemy zdziałać dużo. Na przykład myślę o takim nawet zwracaniu uwagę na to, ile naszych znajomych mówi właśnie tylko o wyglądzie i o odchudzaniu i o figurze i ubraniach. I taka próba właśnie przekierowywania tematów na jakieś inne rzeczy. To też jest ciekawe, bo jak my się zaczynamy przyglądać, ile
tego jest, takich właśnie fat toków, czy no właśnie takich związanych z tą obsesją, to też możemy świadomie po prostu kierować tą rozmową albo powiedzieć, że wolę pogadać o czymś innym. Czyli zacząć od siebie, a nie właśnie załamywać ręce, że tak, nie da się z tym nic zrobić, bo to jest takie wielkie, bo to jest tak wielki przemysł. Nie, jest, ale my też możemy te swoje mikroświaty jakoś swoją postawą zmieniać. Tak, piękne. Piękne podsumowanie. Ja powiem ci, też był taki motyw, powiedziałaś o czymś takim, że na przykład odkłada się sesję zdjęciową na czas, aż się schudnie. No ja przyznam, że ja tak odkładałam faktycznie ostatnią sesję zdjęciową wizerunkową, aż schudnę. No ale w końcu stwierdziłam, że chcę założyć nową markę, nowe konto na Instagramie, więc przydałyby się nowe zdjęcia. No to już nie ma wymówki. Znaczy wymówki. No stwierdziłam, że to jest w ogóle bez sensu. I dlaczego ja się tym przejmuję? Przecież jestem taka, a nie inna i nie ma sensu tego ukrywać jakoś, czy właśnie czekać, aż coś tam się zmieni, no bo teraz w tym momencie wyglądam tak, a nie inaczej, ale to nie znaczy, że ja mam jakąś, nie wiem, gorszą wiedzę, czy inaczej docieram do ludzi. No taka jestem i to jest okej. Okay. Jeśli komuś się nie podoba, że jestem jakaś większa, no to nara. Ale to też wymagało paru lat pracy nad tym, żebym faktycznie ja mogła coś takiego sobie powiedzieć. Tak, to z tymi sesjami to jest częsty przykład, tak jak sobie myślę, na pracy z kobietami. Zresztą sama pewnie też na początku też pewnie jakoś bym to odkładała, ale to jest tak, że te myśli będą, jakby ta myśl stopująca będzie. Pytanie, co my z nią robimy dalej? Bo można ją złapać i właśnie uznać, że okej, okay, widzę cię, słyszę cię, myślę, ale w jakiejś takiej szerszej perspektywie w ogóle mi nie przysłużysz się do niczego, nie? Więc to jest znowu jakiejś takiej świadomej rozmowie ze sobą samą i o tym wyborze, o jakiejś odwadze. Bardzo fajnie tutaj to wybrzmiewa, że pomimo tego, że świat jest jaki jest i no, żyjemy w społeczeństwie i nie da się z niego wylogować, no to my wciąż mamy wybór. My możemy spojrzeć w siebie, zadecydować, co jest dla mnie dobre, a co nie. I niekoniecznie iść z prądem, ale po prostu słuchać, co jest dla mnie dobre. Myślę, że dobre podsumowanie. Tak, pewnie tak. Pewnie tutaj mogłybyśmy przytaczać jakieś różne jeszcze tam badania, niebadania, ale jak chodzi o ten kontekst biznesowy, to myślę, że głównie chodzi o taką świadomość siebie i budowanie tego na jakimś takim autentycznym wizerunku, nie? No bo ty mówisz o marce osobistej dużo w swojej branży, w swojej działce, więc nie zbudujemy fajnego biznesu, jak będziemy udawać kogoś innego. Tak, tak. I to zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i sposób działania, nie, styl prowadzenia kampanii sprzedażowej, to wszystko się tak naprawdę rozbija o to, kim ty jesteś i co ty chcesz przekazać, więc nie ma sensu udawanie kogoś, budowanie właśnie sztucznego wizerunku, bo ludzie tego po prostu ci kupują. Tak, już pewnie nie. Dlatego ja się też cieszę, jak widzę, jak dużo jest takich pozytywnych freaków, chciałam powiedzieć, ale innego słowa jakoś szukam. Takich wesołych, kolorowych, barwnych też postaci w tym biznesie, którzy w ogóle się nie przejmują tymi normami. Więc im więcej takich przykładów, tym łatwiej nam podejmować jakieś takie decyzje o wychodzeniu trochę szerzej dalej. Tak, czyli ja z tymi moimi świerniętymi pomysłami też mam miejsce w biznesie. Tak, jeśli to jesteś właśnie ty, to masz miejsce w biznesie, więc śmiało. Gosiu, to myślę, że możemy powoli zmierzać do końca naszej rozmowy. No to powiedz, gdzie można cię znaleźć, bo myślę, że słuchacze chcieliby więcej ciebie słuchać. Też zresztą nagrywałaś podcast jakiś czas. Jestem ciekawa, czy on jeszcze wróci, czy już zamknęłaś ten rozdział. Sama nie wiem, czy wróci. Na razie nie mam na to przestrzeni za dużo. To podcast sprawy dużej wagi. Też mi się w tych tematach obsesji piękna parę tam można informacji znaleźć. Ja teraz głównie się skupiam na pracy indywidualnej w gabinecie. Pracuję online w swoim gabinecie, a na żywo można mnie spotkać w Instytucie w Przestrzeni we Wrocławiu. Na Solnym Placu i w Meandrze, to jest na ulicy Igielnej. Więc i na żywo, i online zapraszam, jak ktoś potrzebuje czy psychoterapii, czy właśnie
bardziej takiego procesu psychodietetycznego, też na przykład związanego z wizerunkiem swojego ciała, czy z tymi ograniczeniami, z tym krytykiem wewnętrznym, związanym z obsesją piękna i z kulturą diety. Super, Gosia. A tak online, gdzie cię znajdziemy? Na mojej stronie można szukać www.małgorzataziemba.com. I tam wszystko będzie. Tak. Oczywiście wszystkie linki zamieszczę pod naszą rozmową. Słuchajcie, polecam naprawdę. Gosia to jest naprawdę ekspertka przez takie wielkie z ogromną wiedzą, ale też z ogromną... To słychać też w głosie, że z taką empatią i otwartością na drugiego człowieka i z chęcią pomocy, więc jeśli takiej pomocy poszukujecie, to to będzie bardzo dobry adres. Dzięki, Emilia, bardzo za zaproszenie i za miłe słowa. Dzięki, Gosiu, raz jeszcze, że byłaś. Dzięki za wspaniałą rozmowę. No i do usłyszenia. Uwielbiam kojący głos Gosi. Mam nadzieję, że ty po tym odcinku też, a także podziwiam jej ogromną wiedzę psychodietetyczną. Mam nadzieję, że zapamiętasz z dzisiejszego odcinka to, jak ważne jest wsłuchiwanie się w siebie i autentyczność. Notatki i transkrypcję tego podcastu znajdziesz pod adresem emiliawojciechowska.com/41. Do usłyszenia już za 2 tygodnie.